Cześć, witajcie. Chciałbym wszystkim pokazać możliwość wykorzystania starego sprzętu komputerowego w domu, jaki mamy. Do zbudowania czego? No, zbudowania takiego otóż tu ustrojstwa, jak tu macie, widzicie przed sobą. Co to jest? Myślę, że chyba nie jeden już wie, a kto nie wie. Jest to po prostu najzwyklej drukarka do pisania. Żeby takie coś stworzyć, słuchajcie, co potrzebujemy? Potrzebujemy stare CD-ROMy z komputerów stacjonarnych, najlepiej dwa, bo muszą być dwa, inaczej się niestety nie da. Tak jak tu widzicie, jest jeden CD-ROM zamontowany na dole, CD-ROM drugi i ja wykorzystałem akurat tutaj trzeci, który mi się udało z laptopa, taki malutki, a zaraz wytłumaczę po co i do czego. No i słuchajcie, jak to działa, to zaraz do elektroniki dojdziemy. Tu jest jedna optyka, którą widać. Ona się porusza, nie wiem czy mi się uda akurat pokazać to. Ona się porusza w tej linii tu, dokładnie. Druga optyka, która się porusza, jest zamontowana tu w tej linii. O, teraz będzie widać, bo nie widać było. Druga optyka jest pokazana w tej linii, ona się tu porusza, dokładnie. O, tak jak tu ja sobie ją przesunąłem. No i słuchajcie, trzeci CD-ROM. Do czego jest trzeci? Z trzeciego CD-ROMu wykorzystałem sobie sanki, na których pływa sobie tutaj, tylko nie wiem, czy mi się jedną ręką uda. Tu u mnie podnosi się długopis. O, słuchajcie, widzicie, długopis się podnosi, który musi być podnoszony podczas rysowania. No i teraz słuchajcie, jak to wygląda. Nie wykorzystujemy optyki niczego. Wykorzystujemy tylko obudowy. Ja tu sobie tutaj polutowałem tą obudowę, żeby zredukować liczbę elementów. Co się dało skręcić na śrubki, to jest skręcone. Także to się tutaj porusza. Do tego przyklejamy kawałek pleksy. Nawet do tego stopnia, słuchajcie, jeżeli rozbierzecie sobie optykę do środka, to w tej optyce, słuchajcie, możecie sobie znaleźć magnesy. Do czego się mogą przydać magnesy? Otóż są takie magnesiki malutkie, o tu. Tu jest położony taki malutki magnesik. Jak, słuchajcie, położycie sobie kartkę, żeby ta kartka wam nie uciekała. O, klik. O, jest tutaj magnesik, który tą kartkę trzyma. No i drugi z drugiej strony, który przed chwilą mi gdzieś uciekł, nie znalazłem go. Także tak to generalnie wygląda, jeśli chodzi o kwestię trzymania się kartki. Wykorzystujemy z CD-ROMów silniczki, które są krokowe. Tam jest podłączony jeden z nich pod spodem. Optyki nie wykorzystujemy. Tu jest drugi silnik wykorzystany, jak widać. Podłączone są do tego przewody. Trzecia optyka jest wyrzucona całkowicie, po to, żeby się dało zamontować tylko i wyłącznie długopis w takiej rurce. Tak jak tu widać w tej rurce długopis. Oprócz starego złomu komputerowego, co musimy zakupić? Na pewno malutki serwomechanizm. Jest tam na portalach dostępny. To jest bardzo malutki, najmniejszy jaki jest tylko możliwy. U mnie jest akurat 9-gramowy. I teraz słuchajcie, co? Co więcej potrzebujemy? Na pewno całe, co potrzebujemy, słuchajcie, zdobyć całe serce. Całe serce to jest, słuchajcie, moduł Arduino. W moim przypadku jest Arduino Uno, które się, jeśli od drukarki, sprawdza, bo na przykład Leonardo, jeżeli sobie ktoś zakupi półkę wysoką, niestety nie wystartuje. No i oprócz tego modułu Arduino, czyli tego serca, w którym jest zapisane wszystko, potrzebujemy moduł do wysterowania silniczków krokowych, tak jak w tym przypadku tutaj jest u mnie model HW130, czyli mamy możliwość wysterowania praktycznie rzecz biorąc trzech kanałów. W sumie to są cztery wyjścia, o tak to powiem, żeby ktoś to mógł zrozumieć. Są cztery wyjścia, bo każdy silniczek krokowy ma dwie parę uzwojeń. Oprogramowanie do tego jest dostępne w sieci, wystarczy sobie tam pogrzebać. Ja zaraz puszczę filmik jakiś przykładowy, jak to mniej więcej drukuje. No i słuchajcie, co do tego potrzebujemy? Ja mam stary z odzysku zasilacz 5-woltowy. Jest to piątka. Musimy to z jakiejś tej piątki zasilić. Jak spinamy? Spinamy wyjścia, czyli cztery kanały niezależne, jeden kanał, drugi kanał do jednego silniczka, bo to są dwa odchyły w pionie i w poziomie. Jest oś X i oś Y, którą niestety musimy zaprogramować, ale to chodzi o co innego w programie. Ja tłumaczę tutaj tylko z punktu elektroniki. Mamy wyjście na serwomechanizm,
z którego tutaj bezpośrednio wychodzi już tam do tego serwomechanizmu, do tego silniczka tutaj, o. Tak jak to widać, to serwo leci sobie tutaj ładnie. Jeżeli pomylimy bieguny, po prostu ono nie wystartuje. Bo tu jest w środkowym pinie zasilanie, masa po zewnętrznej i sygnał jest tutaj w tym przypadku od strony środka. No i tu mamy dwa kolejne kanały wpięte do kolejnego silniczka krokowego, który sobie leci. No i całość wpinamy zasilanie, bądź możemy wtyczkę zasilającą wykorzystać z Arduino, ale raczej proponuję wykorzystać tą, która jest tutaj. Dlatego, że główne wysokoprądowe sterowanie jest tu. Jeżeli słuchajcie, zdarzy się Wam, że silniczek Wam się któryś zablokuje i spalicie kość, nie ma z tym tragedii. Kości, które są tutaj wymienne. Bardzo łatwo je zdobyć, a cały moduł jest zasilany z 5V, także to jakiejś tam tragedii wielkiej nie ma. No i słuchajcie, jak to działa. Drukarka po włączeniu, jak jest zaprogramowana. Wszystkie osie sobie pracują. Jedna pracuje sobie poziomie, druga pracuje sobie w pionie i w momencie, gdy przestaje rysować określoną linię, serwomechanizm podnosi długopis do góry po to, żeby po prostu odciągnąć go na czas przemieszczania się długopisu w inną stronę. Także jak pokrótce gdzieś ten filmik komuś się przyda, no to dacie jakąś tam łapkę, nie? No i tak liczę na to bynajmniej. Także generalnie słuchajcie, macie tu trzeci CD-ROM, który tak może ja postaram się pokazać, jak to wygląda tu u mnie. To jest tak, jeden CD-ROM, drugi CD-ROM i trzeci tutaj jest malutki, wykorzystany, który bardzo dobrze się sprawdza. Aha, jeszcze ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli wyrzucicie optykę z tego, z tej optyki, która tutaj jest, to musicie sobie zamontować sprężynkę. Jest ona bardzo ważna, gdyż długopis jak się podnosi, musi bardzo szybko opaść. Ten czas musi być krótki, dlatego też sprężynkę trzeba sobie jakąś zamontować. No ja mam akurat jakąś taką z odzysku niewielką i ona się sprawdza. No wiadomo, tutaj śrubki jakieś wkręcamy po to, żeby długopis dało się zamocować. Długopis też musi być dobry do tego. Nie wiem, czy mówiłem, chyba mówiłem. Odnośnie magnesów, także słuchajcie, magnesiki malutkie jak potrzebujecie z odzysku, wewnątrz optyki się takie znajdują. Jeśli chodzi o kwestię uruchomienia urządzenia, jak zaprogramujecie go, a zdarzy się Wam, że na przykład ono stoi, buczy albo w złą stronę chodzi, to najnormalniej w życiu trzeba poodwracać sobie, jeżeli ta oś pracuje odwrotnie, na przykład widzicie, że jest zaburzenie w tę stronę, to musicie te dwie pary przewodów sobie odwrócić tutaj, ale nie tu, tylko odwracacie sobie na module. Dobra, i postaram się jakiś filmik zaraz wkleić, który kiedyś tu nagrałem, jak to urządzenie na aktualną chwilę działa. No. To jest drukareczka, robimy test.
No i to pokrótce tyle, słuchajcie, komu się podobało. Zapraszam do budowy takiego urządzenia. Naprawdę frajda jest niesamowita, jeżeli ktoś coś zrobi. Zawsze to coś własnego, co kreatywnie można zbudować. Tak to właśnie wygląda w mojej wersji. Także jak się filmik komuś podoba, łapka w górę. Włączcie sobie subskrybowanie kanału. Ja staram się tam co jakiś czas dorzucić filmik, jaki tylko mogę, jaki potrafię. W niedługim czasie wrzucę tutaj taki trójwymiarowy model z LEDów zmontowany. Ale to nie będę nadmieniał, dopóki nie zrobię finiszu. Także słuchajcie, tak to wygląda. Zapraszam do budowy. No i do oceniania, co wy po prostu o tym sądzicie. Także jeszcze raz dziękuję.